czwartek, 26 dzień października. Natawaka, witam i zapraszam na Silesia Flash. Gotowi na zmiany. To hasło, pod którym odbywa się tegoroczna 13. już edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wydarzenie, jak co roku, odbywa się w sercu śląskiego biznesu w Katowicach. 3 dni, setki prelegentów i sporo ważnych z perspektywy właśnie przedsiębiorców tematów do poruszenia. Zmieniająca się sytuacja geopolityczna determinuje wiele z nich, a tym samym rodzi kolejne i nowe wyzwania dla firm. Fatima Orlińska. Jednym z głównych i niezmieniających się z biegiem czasu i okoliczności zewnętrznych czynników, które wpływają na sytuację przedsiębiorców, są pieniądze. To, w którym momencie, z jakiej perspektywy i w jakim stopniu okazują się wyzwaniem, determinuje bieżąca sytuacja gospodarcza. O problemach przedsiębiorców i przede wszystkim rozwiązaniach dla nich specjaliści różnych branż rozmawiają podczas kongresu. Z tych małych rozwiązań to są przede wszystkim ta relacja, która budowana jest pomiędzy przedsiębiorcą a administracją. Administracją skarbową przede wszystkim. Pojawia się na przykład problem, jeden z wielu oczywiście, ale na przykład aresztowania środków finansowych przedsiębiorców, gdzie jest sprawa sporna z fiskusem. W momencie, kiedy fiskus ma wątpliwości, zatrzymuje pieniądze na kontach przedsiębiorców, można powiedzieć, aresztuje je wprost i one nie są do odzyskania, nie są do dyspozycji dla przedsiębiorców. Co w wielu przypadkach kończy się upadłościami i zamykaniem kolejnych firm na rynku. Według danych Ministerstwa Rozwoju tylko w pierwszym półroczu 2022 roku w Polsce zawieszono ponad 160 tysięcy firm, a ponad 100 tysięcy zostało zamkniętych, co stanowi blisko 30% wszystkich obecnych na rynku. By niechlubne statystyki nie rosły w siłę, przedsiębiorcy potrzebują środków zewnętrznych. Środki niedługo będą w Polsce. Przedsiębiorcy to jest esencja tego, co najważniejsze w Polsce, czyli tej pracowitości, tego, w jaki sposób ludzie mogą zmieniać swój kraj. Ja tylko ubolewam, że przez ostatnie ponad 2 lata te środki były blokowane. Polscy przedsiębiorcy, polskie samorządy są gotowi do tego, by natychmiast po otrzymaniu środków realizować programy, które są przewidziane w programach odbudowy. W ramach odbudowy na rynku przedsiębiorców, jak mówią specjaliści, konieczna jest zmiana w naliczaniu płacy minimalnej. Jedną z propozycji jest naliczanie jej na podstawie wszystkich wynagrodzeń każdego z pracowników całej gospodarki. Kolejnym elementem, który nie ułatwia dziś prowadzenia działalności gospodarczej, jest system naliczania składek zdrowotnych. Składka zdrowotna, która w tej chwili w Polsce jest dość dużym obciążeniem dla małych firm, ona może być pobierana w sposób zdecydowanie mniej kosztogenny. Wystarczy spojrzeć na Słowację czy Litwę. Tam wprowadzono zasadę opłacania składki zdrowotnej ryczałtowo. Przez 12 miesięcy przedsiębiorca opłaca sobie stałą kwotę i rozlicza się z niej na koniec roku. W tej chwili mamy sytuację taką, że trzeba prowadzić 2 księgowości. Jedną dla składki zdrowotnej, drugą dla podatku dochodowego. O transformacji sektora, proponowanych rozwiązaniach sytuacji przedsiębiorców dziś i w kolejnych latach w Katowicach rozmowy potrwają do piątku. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest otwarty dla wszystkich. Choć do Wszystkich Świętych zostało jeszcze kilka dni, to na wielu cmentarzach już widać wzmożony ruch. Mieszkańcy sprzątają groby bliskich i kupują znicze, kwiaty i inne ozdoby. Podobnie jak w ubiegłych latach, 1 listopada na cmentarze dojedziemy bezpłatnie komunikacją miejską. Paweł Jędrusik. To cmentarz w Katowicach. Choć na razie tłumów nie ma, to co kilka chwil ktoś przyjeżdża, aby umyć i posprzątać groby bliskich. Jest też większe zainteresowanie zakupami przy stoiskach obok cmentarzy. Na razie tam coś się zaczyna kręcić, no ale to jeszcze nie jest to. Co klienci przychodzą kupować, co najczęściej wybierają? No w tym momencie najchętniej wkłady, bo na razie chodzą i sprzątają, nie? Ale ci, którzy kupują znicze i ozdoby, mówią wprost, jest drożej niż rok temu. Ceny są naprawdę bardzo wysokie i zostawiamy czasami na grobach nieprawdopodobne pieniądze. I to chyba nie tylko ja, musimy to chyba przemyśleć na przyszły rok, bo to są już, zaczyna to być tysiącami złotych. Co najbardziej drożeje? To znaczy znicze może nie, ale wszystkie ozdoby. Podobnie jak w ubiegłych latach, Zarząd Transportu Metropolitalnego w Dniu Wszystkich Świętych zapewni bezpłatną komunikację miejską, żeby dojechać na cmentarze. Będą uruchomione także dodatkowe połączenia, niektóre z nich już od 28 października. Tych linii będzie 18 i one będą kursować w 11 miastach. W Będzinie, w Czeladzi, w Chorzowie,
w Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Knurowie, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i w Tychach. Trasy tych autobusów zostały poprowadzone w taki sposób, aby pasażerowie mogli dogodnie dojechać w możliwie wiele miejsc. I zarówno ZTM, jak i śląska policja apelują, aby wybrać tego dnia komunikację miejską. W rejonie cmentarzy z pewnością będzie bardzo wzmożony ruch. Święto oznacza też kolejną akcję Znicz, która rozpoczyna się już za kilka dni. Policjanci w okresie od 31 października do 2 listopada w sposób intensywny będą tutaj monitorować główne ciągi komunikacyjne oraz nierzadko będzie zmieniona organizacja ruchu, dlatego policja apeluje, aby przede wszystkim tutaj stosować się do poleceń policjantów oraz do nierzadko zmienionej organizacji ruchu wokół cmentarzy. Policjanci apelują też do kierowców o ostrożną jazdę, w szczególności gdy ktoś ma do pokonania długą trasę, aby odwiedzić groby bliskich. Będą kolejne inwestycje drogowe w Będzinie i Raciborzu. W tym pierwszym mieście zostanie przebudowana droga wojewódzka 910 od drogi krajowej 86 do granicy Dąbrowy Górniczej. Z kolei w Raciborzu powstanie północno-zachodnia obwodnica. Paweł Jędrusik. Inwestycja w Będzinie będzie składała się z trzech etapów. Wartość zadania to prawie 110 milionów złotych. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a mają zakończyć w 2026 roku. Dzisiaj powiedziałbym historyczny moment, czyli podpisanie tej umowy blisko 109 milionów złotych, więc to naprawdę gruntowna przebudowa drogi 910, która mam nadzieję w krótszym okresie czasu, czyli tak jak panowie marszałkowie i dyrektor zarządu dróg podkreślał, być może uda się ją skończyć przed terminem, ale przede wszystkim, szanowni państwo, to jest droga, z której korzysta na co dzień blisko 600 tysięcy mieszkańców całego Zagłębia, jeden z głównych ciągów komunikacyjnych. Mnie to cieszy, że wybieramy te kluczowe inwestycje dotyczące właśnie samorządów, przez które przebiegają te inwestycje albo są z przeszłości niezamknięte, niedomknięte, i tak samo dotyczy to Będzina, bo to jest 4 kilometry raptem, ale to jest główna arteria, jeżeli chodzi o Będzin i sąsiadów. Poza tym to też jest droga na lotnisko, którą też żeśmy zmodernizowali 2 lata temu za potężne pieniądze. Ważna inwestycja będzie też miała miejsce w Raciborzu. Tam powstanie zachodnia obwodnica miasta, a na ten cel miasto otrzymało 72 miliony złotych dotacji. Planowana droga będzie przebiegać głównie przez tereny rolnicze o rozproszonej zabudowie. Bardzo wielkie, kolendalne znaczenie, przede wszystkim jeśli chodzi o powstanie nowego układu komunikacyjnego. Ta obwodnica, której pomysł zrodził się w tej kadencji, ma odciążyć, ale i skomunikować lepsze połączenie w kierunku właśnie Opola, ale i skomunikować nową powstałą drogę regionalną Racibórz. Prace rozpoczną się pod koniec 2025 roku i potrwają 2 lata. Po 5 miesiącach pracy i zainwestowaniu ponad 2,5 miliona złotych w końcu zakończyła się modernizacja oddziału onkologii klinicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Powstał nowoczesny oddział łóżkowy, który podniesie komfort pracy lekarzy, ale przede wszystkim pacjentów. Karolina Komada. 18 nowych łóżek pojawiły się na oddziale onkologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Wkrótce pojawią się tu pacjenci. 5-miesięczne prace modernizacyjne dotyczyły poprawy stanu technicznego istniejących pomieszczeń, a także jakość leczenia pacjentów. Na pewno usprawni to funkcjonowanie przyjęć pacjentów, ich bezpośredniej obsługi, ale również udzielanie świadczeń. Te inwestycje w sprzęt, w nową infrastrukturę pozwalają jak gdyby podnosić jakość. Myślę, że przy dobrych ocenach, jakie otrzymujemy od naszych pacjentów, tutaj w obszarze onkologicznym zostaliśmy ogłoszeni najlepszym szpitalem w kraju według ocen naszych pacjentów, więc teraz jeszcze wychodzimy naprzeciw, że możemy im dać lepsze warunki, w których będą leczeni. A kompleksowy remont oddziału onkologii za ponad 2,5 miliona złotych wpłynie też na polepszenie warunków pracy lekarzy. Tu leczony jest każdy rodzaj nowotworów z wyjątkiem czerniaka, który jest leczony w ościennym ośrodku. Trafiają tu pacjenci z ciężkimi diagnozami, z trudnymi chorobami, często przytłoczeni diagnozą. Nasza praca to nie tylko tych pacjentów leczyć najlepiej, jak umiemy, w oparciu o
możliwości refundacyjne, ale też odpowiednie wsparcie tego chorego, dodanie mu otuchy, takie zaopiekowanie się chorym. Oprócz lekarzy nad pacjentami czuwają też psychologowie i pielęgniarki. Praca z pacjentami onkologicznymi jest to praca bardzo ciężka. To są pacjenci, którzy borykają się z różnymi problemami. Choroba spada na nich jak grom z jasnego nieba, więc to jest trudny pacjent, ale i wdzięczny pacjent. Także ma całą satysfakcję mamy z tej naszej pracy, że pacjent jest zadowolony. Generalny remont oddziału onkologii dofinansowało Ministerstwo Zdrowia z projektu Infrastruktura i Środowisko. W nowym Centrum Edukacji Ekologicznej w Gliwicach będzie można w ciekawy sposób uczyć się, jak chronić nasze środowisko naturalne i jak wspierać je na co dzień. W ramach inwestycji wybudowano m.in. dwie ścieżki edukacyjne, które prowadzą na taras widokowy. Jakie jeszcze atrakcje są dostępne w Centrum Edukacji, sprawdzała Karolina Komada. Mieszkańcy pięciopiętrowego bloku produkują 2 tony śmieci w ciągu miesiąca. Co się z nimi dzieje dalej? Tym pytaniem najczęściej nie zawracamy sobie głowy lub po prostu nie znamy na nie odpowiedzi. Prawdopodobnie niesłusznie zapomnianych. Z pomocą ma przyjść nowe Centrum Edukacji Ekologicznej. W ramach inwestycji o wartości 8 milionów złotych powstały place zabaw, sale multimedialne, dwie ścieżki edukacyjne i taras widokowy. W sposób multimedialny, interaktywny, nowoczesny dawać wiedzę na temat branży odpadowej, na temat tego, co z czego może powstać, jakie surowce możemy pozyskać z niektórych odpadów. Krótko mówiąc, chcemy mieć możliwość szerzenia wiedzy, kształtowania postaw obywatelskich, a nade wszystko działania skupiają się wokół ochrony środowiska. Z zielonego dachu widać teren zakładu, w którego skład wchodzi przedsiębiorstwo zagospodarowania odpadów komunalnych, kompostownia i drugie życie rzeczy. Cały zakład ma wyręczyć gminę z obowiązku szerzenia wiedzy z zakresu ekologii. Jednak to nie wszystkie działania podejmowane przez miasto w kierunku ochrony środowiska. Sporo środków wydajemy na systemy, na rozwiązania właśnie w zakresie gospodarowania odpadami. Czy to rozbudowa systemu do segregacji, czy to kompostownia nowa, czy to planowana biokompostownia, taka już biogazownia blisko naszego składowiska. Na terenie przedsiębiorstwa znajduje się też mini zoo, gdzie zwiedzający mogą zobaczyć zwierzęta, które w sposób ekologiczny koszą trawę. Dodatkowo wszystkie wystawy multimedialne będą zmieniane co pół roku. Dwa wielbłądy i hipopotam szukają nowego domu. Nie jest to żart. Wielkogabarytowe, odwzorowane niemal jeden do jednego zwierzęta w dobre ręce chce przekazać Teatr Zagłębia. Nabyć może je zupełnie każdy, a obrońców praw zwierząt uspokajamy. Chodzi o elementy scenografii z Sosnowieckiego Teatru, który teraz każdy może mieć w domu. Fatima Orlińska. Teatr we własnym domu, teraz to możliwe. To pierwsza taka akcja Teatru Zagłębia w Sosnowcu, który poszukuje nowych opiekunów dla swoich niekoniecznie domowych zwierząt. Wystarczy zgłosić się do teatru, trochę ponegocjować i koniecznie z odbiorem osobistym odkupić figury. Do wyboru są dwa wielbłądy przemieszczane na platformie z kółkami, mierzące blisko 3 metry długości oraz do złudzenia przypominający żywego hipopotam. Ten hipopotam powstał z dość dużej bryły styropianu, która została odpowiednio wyrzeźbiona, obłożona specjalnymi materiałami, tak aby przypominała naturalną skórę hipopotama. I ten, kto podejdzie blisko, zobaczy, rzeczywiście przekona się, że jest to bardzo wiarygodna kopia. To też taka okazja, aby zamienić popularne krasnale ogródkowe na teatralne zwierzęta. Zwierzęta stanowiące dotychczas scenografię wystawianych na deskach Zagłębiowskiego Teatru Spektakli, jak 90% wszystkich pozostałych jej elementów powstały w pracowni teatralnej. Wielbłądy były nieruchomymi aktorami siódemki, a hipopotam zagrał w upiorach. Zainteresowanie ich kupnem jest ogromne, a za pieniądze ze sprzedaży możliwa będzie realizacja elementów scenografii do kolejnych spektakli.
Teatr Zagłębia to teatr ekologiczny. Bardzo nam zależy na tym, aby produkować jak najmniej śmieci. W związku z tym elementy naszych scenografii staramy się, aby no, nie były niszczone, nie lądowały w śmietniku, tylko mogły być wykorzystywane. I doszliśmy do wniosku, że skoro mamy tak wyjątkowe elementy jak zwierzęta, one naprawdę mogą uatrakcyjnić niejedno miejsce. Zainteresowane kupnem zwierząt są zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Niewykluczone, że wkrótce mieszkańcy Sosnowca zobaczą je w nowym miejscu, całkiem niedaleko teatru. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.